Siema widzowie, zostawcie łapkę w górę. Testowanie narkotyków na wizji. Jeden. Tylko jeden wyrół? A nie, dobra. To jest harvest. Dobra, już wszystko rozumiem. Dwa. No dobra. Lecimy. Ej. Czekajcie, a tej kascenki po prostu już najzwyczajniej w świecie nie było? Chyba, że się jakoś delikatnie różni szczegółami. Też istnieje taka możliwość, że po prostu szczegóły są... Nie, no było. Pająk mu na twarz leci. Nie, to tylko trzy cutscenki zrobili. Właśnie montuję odcinek i mówiłem, że zrobili 7 cutscenek. Aha, to jednak 3 cutscenki. Ale nops. Nie. Naprawdę tylko te 3 cutscenki? Nie chce mi się... Nie, no jak będzie ta sama cutscenka, to pierdolę, nie idę po grzyby. To nie idę po grzyby. To wam to dam i potem dam wam z powrotem, jak już będziemy kończyć. Czyli za 30 dni. Czyli w sumie jak leci 10-krotnie czas, to jest za jakieś Oj, to nie wiem, czy dam radę do tygodnia. To musiał naprawdę... To będę odpalać ognisko. Albo... Kurde, szkoda, że nie mam łóżka. To tak pomogę, aby było łóżko. No zobaczmy, harvest ten mushroom. Eat. Jest jeszcze takie miejsce, co mają wyrosnąć. No też może się uda, jeszcze za się robi ciemno, więc... Nie, no była już taka scenka, na 100% była taka scenka. Dobra, weź, we. Może ja czegoś nie zauważyłem, tu jest drabina, może stąd, może z tej drab... I tą drabiną wszystko nabrało sensu. I tą drabiną weźmiemy ten ostateczny, najbardziej zielony ultimate kryształ w naszej kolekcji. No, ma to sens. Jakiś, powiedzmy. Ej, ale to na górze to nie ma za bardzo co robić. W sensie, ja już tam byłem, ale tam wydaje mi się, że nie ma przejścia dalej. Nie wiem, spróbuję jeszcze raz tam iść. Jak się nie uda, to nie. W ogóle wam powiem śmieszna dość sytuacja, ponieważ przeczytałem, w sensie mówię sobie, kurde, zgubiłem to miejsce, gdzie miałem ten wielki grzyb urósł i mówię, ale jestem debilem i nie zapisałem tego miejsca, po czym zupełnie przypadkiem właśnie znalazłem się w tym miejscu i dowiedziałem się, że jeżeli koło zielonego mushrooma będzie rosnąć fioletowy mushroom, to zielony mushroom powinien rosnąć giga duży. Tylko nie, bo są chyba dwa rodzaje tych mushroomów, albo może i nie są. No to nic, to pewnie co, zapisałem sobie to miejsce? No, to jest to miejsce. Więc pewnie przyjdę tu za 10 dni i z tego miejsca, o ile dobrze rozumiem, to jest ostateczne miejsce, by wyjść na powierzchnię i pozostanie najważniejsze pytanie. Czy my wychodzimy na powierzchnię? Będę musiał to przemyśleć, nic, ale w każdym razie chodźmy do naszej lokacji. Mam nadzieję, że czegoś nie spartoliłem i to inne grzyby nie są potrzebne, tak przeczytałem przynajmniej. A wiecie co, wolę to sprawdzić, bo jeżeli mam stracić teraz tyle progresu, to ja pas. I znowu tu wracać po raz 58 raz. Wiecie co wam powiem? Okazuje się, że z cieniem mamy wiele wspólnego. Chociaż właściwie mniej wspólnego, bo widzicie, tu jest moje życie, a tu jest sens. No co? No nie ma go właśnie. Chociaż nasz cień trochę ma sens. Iść dalej. I poczekać jeszcze 17 dni. No nic. Trzeba odkryć dalsze lokacje. Specjalnie się nie przebrałem poprzedniego dnia, jak nagrywałem, żeby takie odcinki były podobne. Ale tu jeszcze nigdy nie byliśmy i z tego co rozumiem, to tu jest w ogóle wyjście na zewnątrz. I to jest ostatnia lokalizacja, którą możemy odwiedzić i po 17 dniach właściwie już widzimy się tutaj powrotem. Szkoda, że twórcy gry na przykład przygotowali tylko dwie wizje, które powtarzają się w kółko. A może te wizje się nie powtarzają, tylko uruchamiają się jakieś inne po pewnym czasie. Natomiast nie zamierzam tego sprawdzać, mam to w dupie. Jak sobie chcecie sprawdzić, to sobie sprawdzajcie. Pewnie na końcu jeszcze nic nie będzie, co? Pewnie na końcu, kurwa, jeszcze nic nie będzie. No czołgaj się, ale się boję ciemności. Powiem wam szczerze, że przepięknie się nagrywa tak depresyjną grę, kiedy... No. Przepięknie. Łączymy się z cieniem. Tak, nie wiem, czy też tak macie, na przykład jak jesteście smutni, to słuchacie smutnej muzyczki. Ja tak mam. Dobić się jeszcze bardziej. Chociaż niektórzy mówią, że to nierozsądne, to...
Na przykład uważam, że to rozsądne. Ale może źle uważam. W ogóle nie wiem, czy wam pokazywałem, jak zasadzałem te grzybki. Całkiem możliwe, że wam nie pokazywałem, jak zasadzałem te grzybki. A co jeżeli w dniu 17 by wyjść na zewnątrz? Jeżeli pojawi się teraz taka możliwość. Ale coś czuję, że idziemy po drabinę, bierzemy drabinę, wracamy po kryształ taki. Nie wiem, czy ja sobie zapisałem w ogóle tą lokację. Pewnie nie. Tak, tu jest, ale tu musiał mech urosnąć. W sumie trochę już minęło, może urósł. Może tu znajdziemy drewno. Nic nie widzę. Jest gigantycznie ciemno. To miejsce jest tak ciemne, że nie jestem w stanie nic zobaczyć bez światła. No tak się składa, że my też, ale dopiero co jakbyśmy tak zrobili. No to w ogóle, jak nasze oczy się świecą. Chyba, że grzyba, chodzi mu, żeby wyrwać grzyba i tu przyjść. Chociaż nie, bo jak wyrwiemy grzyba, to sam grzyb nie świeci. Jedyne co świeci, to inne grzyby koło tego, więc... Nic, ale faktycznie za bardzo nic nie widzimy. Czy to jest wyjście na zewnątrz? No, wydaje mi się, że ta... Że po czasie już się mogło zawalić, albo coś takiego, natomiast wydaje mi się, że każda jaskinia powinna mieć wyjście. Tak, wejście i wyjście, nie? A co jeżeli my po prostu jesteśmy cieniem, więc kiedy robi się jasno, to my tego nie widzimy? Dla nas jest to ciemno. Co jeżeli robi się coraz ciemniej z tego względu, że robi się coraz jaśniej? Co jeżeli my idziemy na zewnątrz, ale nie mamy do końca o tym pojęcia, bo po prostu tu robi się coraz jaśniej? Ale to było dobre, co? No nic, szczerze mówiąc niesamowicie się ekscytuję, ale jakby coś teraz wyskoczyło na twarz, to do końca życia już bym nie grał w żadną grę, w której jest ciemno. Nie będę ukrywać, że trochę się obawiam. Może powinienem zawrócić? Słyszę dziwne dźwięki. No teraz już nie widać i nic, nie będę ukrywać. Idziemy? O nie, idziemy. Widzowie. Ale mnie coś przestraszy. Siupnie jakiś kamień albo... Ale mi się monitor zaczął. Co jest? Monitor mi tak prawo-lewo zaczął. Gdzie mam jakieś... Mi w oczach robi tak. Nie, jak patrzę na ekran, to mam wrażenie, że monitor skacze prawo-lewo, nie wiem dlaczego. Nie, to strasznie dziwne. No, mam takie wrażenie, jak patrzę, ale jak patrzę na bok tego, to nie. Ale jak patrzę na środek, to tak spojrzę, nie jak cały czas patrzę. Jak tak stąd spojrzę tu, mam wrażenie, że monitor się rusza cały czas. Halo? Jest taki mały problem, bo tu już mapa nie pokazuje, co tu się dzieje, tak szczerze. Czuję, że mój koniec nadchodzi. Nie mów, że to będzie koniec, a ja bym chciał króla obudzić. Nie po to czekałem 17 dni, żeby... Nie po to czekałem 300 ileś tam... Ale mam nadzieję, że nie spadniesz. To co, może zakończymy, jeżeli spadnie. Kij, idziemy. Popełnić samobójstwo? Nie, nie, nie. Wracamy, widzowie. A co jeżeli na dole jest coś fajnego? No tak mam ochotę to kliknąć. Widzowie, jak to coś koks, jest drabina. Albo coś takiego. Nie, pewnie nie jest. Dobra, moi drodzy, to ja sobie wracam do domu. No nic, zobaczcie sobie, co się stanie, jak faktycznie. Sam sobie nawet zobaczę. Może zobaczymy razem, co wy na to? Albo jeszcze nie, po końcu zobaczymy ten koniec. Po końcu zobaczymy wszystkie końce. Tak, bo ja to fajnie zmontuję, to będziemy mogli sobie zobaczyć. Ooooo. Moi drodzy, zostało nam 0 dni. Mamy to, 400 dni za nami. Idziemy w prawo. Zobaczymy, co się stanie. On się śpi nadal? No to co, trzeba zobudzić naszego króla. Pamiętam, że tutaj chyba była opcja. 400 dni minęło. Czekania w końcu nadszedł koniec. Jak nagrodzi najbardziej wiernego dróża? Budzimy króla. Nadszedł czas, by go obudzić. Ale jest głośno, przepraszam, halo. Ale jest głośno wszystko na przesterach, pewnie mnie słabo słyszycie, więc sorry. Jak on się nie obudzi, to się wszystko nie zawali? Oby nie. On wstał. Prawie. O, stary wstał. Panie królu, ej, bo nam się królestwo. O nie, uważaj na mnie.
zawali? Mówiłem, że się zawali. Nie, no i co teraz? Umarliśmy. Mój wierny cieniu, obudziłeś mnie i muszę dotrzymać mojej obietnicy. Ja wiem, o co chodzi. Stworzyłem świat bez czegoś tam, by rozwalić, rozwalając wszystko w nim. Stworzyłem nie bez samotności, tylko bez tęsknoty chyba. Bez tęsknoty, rozwalając wszystko w nim. I co, to koniec? Wszystkie życie zniknęło, ale nie potrzebujemy już go więcej. Powinniśmy teraz na zawsze rządzić nieskończonym królestwem. Czy przeżyliśmy? Teorii. Albo i nie. Mój król! Pochcam, 400 dni czekałem, żeby zobaczyć 3-minutowe zakończenie. Worf. Czyli wszystko i tak się sprowadza właściwie do śmierci, jeżeli dobrze to rozumiem. Tak czy siak, życie jest bez sensu. Według tej gry. Mam wrażenie. Zaraz sobie zobaczymy wszystkie zakończenia, także pamiętajcie, że to jeszcze nie koniec odcinka. Zobaczymy, co by było, gdybyśmy Commitment Suicide zrobili. I teraz nowa mapa się wczytuje i trzeba czekać kolejne 400 dni. No trochę to było ciekawe. To my, ten jeden piksel na środku. Tęsknota się zakończyła. To wszystko? Nie mogę nic kliknąć. Moi drodzy. Tęsknota się zakończyła. Zostawię jeszcze sobie w tle, jakby coś było. Idziemy zobaczyć wszystkie zakończenia na YouTubie. Alpha Wave Ending, ale tu ludzie nie lubią tego. Łapkują to w dół. Proszę, nie łapkujcie tego w dół. Czemu? Roses are red, violets are blue, the video in German, the title should be two. No to prawda akurat jest, jeżeli jest po niemiecku. Longing for ending, force and speedrun, to raczej nie. First ending, dobra, zobaczmy to, mam nadzieję, że to nie jest. The roses are red. Dobra. The game is so depressing, true. To jest pierwsze zakończenie tego. Czyli to jest zakończenie chyba z suicidem, z tego co rozumiem. Zaraz zobaczymy. Tak. To jest to zakończenie z suicidem. Zobaczymy, co by się stało, jakbyśmy skoczyli. Ale chyba jest tam dobry ending. Bo widziałem, że chłop... Ale to wam nie będę spoilerował. Zobaczymy. Go. End the game, you can't play again. Filmik trwa długo, więc... Ty, to właściwie ostatni odcinek będzie miał 3 minuty i resztę to będzie oglądanie zakończeń. Nic więcej? Aha, to jest, moi drodzy, pierwsze zakończenie, czyli po prostu życie mamy jedno, suicide i tyle, moi drodzy, i tyle. Dobra, oglądamy second ending. Właśnie co, tak myślałem, że da się wyjść na powierzchnię, natomiast nie wiedziałem, jakim cudem można to zrobić. Natomiast widocznie można, zobaczcie. Nie mam bladego pojęcia, jak chłop to zrobił. Nie... To w ogóle chłop gdzieś odkrył jakieś miejsce, gdzie przez wizję może, które my, może każda wizja doprowadzała nas coraz bardziej jakby coś takiego? Nie wiem, bo nie wiem, jak tu się dostać, a to wygląda trochę jakby to było... Aha, i chłop sięga po wodę. A, widzicie, i może my byśmy wiedzieli, że chłop sięga po wodę, jakbyśmy właśnie ćpali więcej grzybków. O! Ty, król się wkurwił. O kurde. Jest dobre zakończenie tej gry chyba. I chyba ten cień żyje nawet. Jest fajna muzyczka. Ło, całe miasto jest. No to nie wiem szczerze jak... Fajnie. Nie wiem, jakby to trzeba było zrobić. Wydaje mi się, że powinniśmy po prostu
ćpać grzybki i wtedy byśmy wiedzieli. Bo no ja tutaj wszystkimi drogami, albo jest jakaś mega ukryta ścieżka, no się właśnie montuje ten odcinek i zgaduje, że to pewnie ta ścieżka, gdzie popełnia się samobójstwo, jak coś, której po prostu nie zauważyłem dwukrotnie, dopiero na montażu. Której ja nie zauważyłem, chociaż to z grzybkami wydaje mi się bardzo prawdopodobne. No zobaczmy, są jakieś pola, jest tego owego, tutaj jest jakiś grób. Wow, stop. Deep beneath the earth, here is laid a poor soul who is now forever lost. Okej, okay. I za to wszystko? Wbijamy do domku? fajny ten ending. Podoba mi się. O, to my! No, nie będę ukrywać, że świetny jest ten ending, to prawda. To jest świetny ending. Jest też trzeci ending, też z wyjściem na powierzchnię, spoiler warning. I teraz... O kurde. Zobaczyło nas dziecko i się przestraszyło. O kurde. I umarł cień. I mamy ostatni ending, czyli ending z królem oczywiście. No, był jeden fajny ending. Bardzo mi się podobał z tym, ten ending z tym myciem. Reakcja Spartriaxa? Spartiatixa? Nie. No może jednak nie. Moi drodzy. Dobra, to by było na tyle w tych wszystkich odcinkach. Bardzo serdecznie wam dziękuję, że byliście tu razem ze mną i spędziliśmy razem miło czas grając w grę The Longing. I że zobaczyliśmy sobie wszystkie zakończenia. Fajne było to zakończenie z tym. No niestety mi się nie udało. Tyle. Do zobaczenia, moi drodzy. Trzymajcie się ciepło. Widzimy się w kolejnych odcinkach. Zostawcie łapkę w górę, bo to jest masę pracy. To jest montowania po właściwie drugi dzień po 8 godzin. Naprawdę. Więc zostawcie łapkę w górę, napiszcie komentarz, zostawcie suba, docencie to, podnijcie na mój kanał vlogowy, chociaż tam możecie dostać autyzmu oraz Instagrama i pamiętajcie, że w internecie nie wszystko jest tak, jak jest w rzeczywistości. Często też niektóre postacie są kreowane w jakiś tam sposób, co jest też wymówką do bycia po prostu debilem. Na przykład w moim przypadku. Do zobaczenia, trzymajcie się ciepło. Ej. Zmontowałem, właśnie kończę montować ostatni odcinek. Dzisiaj, jutro już będzie koniec, finitos. I zauważyłem jedną rzecz. Nie tylko są cztery zakończenia, ale jest jeszcze jedno bardzo ciekawe, bo z jakiegoś powodu temu chłopowi pojawiają się tutaj drzwi. To taka w miarę ciekawostka. Ja wiem, że już powinien zakończyć, właściwie 20 minut pewnie będzie z tego oglądania, ale patrzcie, on wchodzi w te drzwi, tutaj wydobywa jakiś kryształ i tak dalej. To jest taka ciekawostka, na pewno ich znajdziecie więcej, ale chciałem, żebym wam reakcję pokazał. Plus w ogóle popatrzcie na to, to jest pojebane. Chłop ma wszystko, co mógł fajnego narysować. Ma jeszcze chyba jeden w ogóle dodatkowy dywan. Ma to też można było zebrać i tu ściągnął te wszystkie kryształy. Nie mam bladego pojęcia, jak on to zrobił, ale ja nawet, słuchajcie, powiem wam szczerze, że za bardzo to nie chcę wiedzieć, jak on to zrobił. I teraz, moi drodzy, najbardziej pojebane. Nie widziałem, ja tego nie widziałem, specjalnie czekałem. Ale to jest super. Widzicie, jest tu, na pewno w tej grze jest wiele sekretów, których nie odkryliśmy jeszcze i które są w ogóle do odkrycia. Ta gra pewnie ma naprawdę sporo masy easter eggów i chciałem was o tym poinformować. Pewnego dnia śniłem, że byłem królem samemu sobie. To był piękny sen. To już kiedyś było, no. Teraz jesteśmy własnym... Jesteśmy królami swoimi. Ciekawe, może jest jeszcze więcej zakończeń, które po prostu jeszcze ludzie nie odkryli, nie wiadomo. Popatrzcie sobie może za szóstym zakończeniem, popatrzcie easter eggów, bo jest naprawdę warto. Nie wiem, czy się żegnałem w ten, może to pewnie będzie na końcu, więc dziękuję bardzo serdecznie za oglądanie tej serii. Kocham was, trzymajcie się ciepło, do zobaczenia.